Cześć, witajcie. Słuchajcie, jesień na dobre się zebrała. Rzekomo mają wprowadzić jakiś zakaz, palenia gałązek. Każdy, słuchajcie, ma jakieś ogrody, jakieś drzewka, jakieś krzaki, jakieś coś. No i słuchajcie, no i teraz pytanie, co z tym, kurczę, zrobić, nie? Każdemu, myślę, zbiera się taka kubka, o, coś takiego, pościnane, które sobie leży, listki opadły. No i co z tym, kurczę, zrobić? No i słuchajcie, najlepsze rozwiązanie, tak mówiąc szczerze, jest zakup urządzenia typu rozdrabniarka. I zaraz Wam opowiem pokrótce mniej więcej, jak to działa i jak im mniej więcej kupić, żeby się nie przejechać. No ja mam, słuchajcie, drugie urządzenie z kolei. Co prawda jest to urządzenie używane dosyć mocno, widać po jego stanie. Natomiast słuchajcie, rozdrabniarka na jakiej zasadzie działa? Pokażę Wam ogólnie. Nie chcę co prawda robić reklamy firmy, choć nie wiem, czy ta firma ogólnie jeszcze funkcjonuje. Ale jest mocno eksploatowane i po prostu dalej to wszystko żyje i funkcjonuje. Więc tak, od czego zaczynamy? Tu wrzucamy, słuchajcie, drobnicę, aczkolwiek od razu mówię, ta drobnica nie do końca się sprawdza. Dlatego, że gałązki, one się zwijają, one czasem zapychają i tak dalej. Najlepszym, słuchajcie, rozwiązaniem jest wlot boczny tutaj, gdzie z boku sobie wrzucamy to pieroństwo. No i słuchajcie co, bo co się dzieje z takim patykiem, który został wrzucony do środka? Otóż mamy w środku nóż. Tu się już co prawda coś tam nam pozwijało. Z jakiejś gałązki, ale to nieważne. Mamy nóż. Składający się tak jakby z dwóch noży, bo wiadomo, że to jest całość, czyli jest koło takie zamachowe i tutaj mamy dwa noże, które wiadomo też od czasu do czasu wypada ostrzyć, tu są te noże. Po prostu to się kręci, tylko uwaga, żeby sobie nie zrobić krzywdy jakiejś przy sprawdzaniu, bo to jest naprawdę ostre. Sądzę, że po wyłączeniu prądu to kółko się zatrzymuje. No i słuchajcie, jaka jest sprawa, ten nóż się kręci i które działają po prostu jako wiatra, rzucają po nas. Jak to wygląda? Generalnie jeśli ktoś tam kupi jakąś grzywkę z silnikiem sprawnym, to słuchajcie, jaka jest rzecz, na to możecie się naciąć. Chyba, że kogoś stać kupuje nowe, no to odrębna sprawa. Tu pod spodem, słuchajcie, macie łożysko. Zazwyczaj łożysko to jest jakieś zrobione przez producenta calowe. Po co? No właśnie, no po to, żeby kupić nowe urządzenie, a nie naprawiać. I od razu mówię, jeśli urządzenie kupicie tanio i to urządzenie będzie huczało po włączeniu, to już wiadomo, że słuchajcie, to łożysko jest do wymiany. Uszczelniacz do wymiany, łożysko do wymiany. No i za takie łożysko, słuchajcie, zapłacicie, no gdzieś tam w hurcie nawet ponad 50 zł możecie zapłacić. Gdzie wcale Wam tanio może nie wyjść zakup urządzenia, bo kupicie tanie urządzenie, a okaże się, że za samo łożysko trzeba zapłacić potem tyle. Już pominę robotę, że trzeba zdemontować silnik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słuchajcie, do czego zmierzam? Jakie urządzenie zakupić? Słuchajcie, urządzenie na rynku jest naprawdę na aktualną chwilę wiele. Nie chciałbym robić krytyki jakiejś, czy powiedzmy plusów i minusów, natomiast no, zawsze się rodzi to pytanie najważniejsze, jakie kupić, bo są i plastikowe, są metalowe. Na pewno, słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeśli mamy kawał do noszenia na działce, bądź ogródek mamy malutki, nie mamy jakichś tam większych rzeczy takich, no to słuchajcie, urządzenie wystarczy na malutki. Natomiast jak się to przełoży? Wiadomo, że zanieść możemy, bo jest lekkie, jeśli mamy plastikowe, niewielkie urządzenie, tylko problem się pojawia jaki? Przyznam Wam szczerze, urządzenie miałem poprzednie plastikowe i wyglądało to w ten sposób, że zdarza się bardzo często, że włożymy jakąś gałązkę do środka, która zostanie urwana i ta gałązka najnormalniej w życiu co zrobi? No po prostu, słuchajcie, wyjdzie nam gdzieś z boku w obudowie, nie gdzieś tam w tym miejscu wyszło na boku, gdzieś tutaj, po prostu zrobiła się dziura, komuś może gdzieś tutaj w korpusie się zrobić. Zresztą sami się przekonacie, robiąc takim urządzeniem, że ono od czasu do czasu złapie jakiegoś tam
kawałka korzenia, kawałka czegoś tam, może nie korzenia, tylko kawałek większej gałęzi i ta gałąź strzeli, bo zostanie uderzona nożem. No i potem jest, słuchajcie, efekt właśnie taki, że może wam wystrzelić i wyjść bokiem, bo wiadomo, że urządzenia są plastikowe, mocne, ale jednak metal to jest metal. Niemniej jednak, słuchajcie, ja mam metalowy, wlot tutaj jest metalowy, solidny, a już trzeba było go spawać, dlatego że gałęzie, no niestety, są jakie są. Najgorzej, jeżeli są przesuszone, to od razu mówię, jeżeli gałęzie macie jakieś tam gałązki, starajcie się, żeby one bardzo nie wyschły. Jeżeli one są tego typu jeszcze mokre, możecie to użyć, ale rzecz jest, teraz pokażę wam jaka. Tu mamy gałązki, słuchajcie, i mokre, i suche. Tu, jak zdążycie zauważyć, są jeszcze zielone końce, co świadczy o tym, że to są gałęzie świeże. I są gałązki takie, które były ścięte chwilkę temu, one sobie poleżały. No i potem, słuchajcie, efekt jest taki. One się robią na tyle solidne, na tyle wytrzymałe, że wylatują w pełnej formie. Jeśli mamy gałęzie, słuchajcie, drobne, wylatuje nam naprawdę, o, to szczepujemy, wylatuje nam pył. Jeśli wylatują nam takie grubsze części, to tylko dlatego, że gałązki zostały przesuszone i one się podwijają, nie chcą bardzo się poddawać przy rozdrabnianiu. Także tak to właśnie wygląda. No i dobra, słuchajcie. Odnośnie mocy urządzenia, bo też mogą być takie pytania, jaka moc urządzenia. No ja, słuchajcie, moc urządzenia, akurat zatkam firmę, żeby nie widać było. Moc urządzenia mamy, słuchajcie, 1600 W. 1600 W i powiem wam, na jakie mniej więcej gałęzie to wygląda, wystarczy. Tu mamy, słuchajcie, gałązkę, która ma średnicy około, no powiedziałbym, 2 cm. I takie 2-centymetrowe coś zmielicie jeszcze, ale warunek jest taki, że musi to być drewno miękkie i mokre, bo jeśli to będzie przesuszone, czyli coś, co poleży nam długo, no niestety nie. Jeśli to będzie orzech jakiś, no to myślę, że pójdzie. Ale jeżeli, słuchajcie, śliwki na bieżąco nie zmielicie, to wierzcie mi, że niestety zostanie wam o taki badel, z którego nie zrobicie już nic. Będziecie musieli się prosić, żeby ktoś to po prostu wziął sobie gdzieś tam do pieca. No także jeśli wprowadzą taki zakaz, no to niestety już wtedy będzie problem. Słuchajcie, tu mamy takie kawałki grubsze. To jest już, słuchajcie, śliweczka, która została dosyć solidnie wysuszona. I wierzcie mi, że nawet przełamać tego nie bardzo idzie, ze względu na to, że jest to bardzo twarde. Tak to właśnie wygląda. Także dobrze, słuchajcie, uruchomię urządzenie, pokażę wam mniej więcej, jak to wylatuje. No i będziecie wiedzieli mniej więcej, jak to działa. Także to za chwilę, do zobaczenia. No i dobra, urządzenie mamy włączone. Co prawda nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo może zapuszczać. No. No i pojeżdżamy patyka. Bierzemy coś cieńszego. No i teraz, słuchajcie, teraz bierzemy już coś grubsze. Coś takiego grubszego już teraz bierzemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy takie też bardzo długie. O.
gałązka poszła cała. No także słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Także mamy tyłek. Widać niektóre są grubsze takie, które gdzieś tam nie zostały zmielone, ale to jest to świeże, to wszystko wyleciało. Także słuchajcie, nie martwmy się tym, że gałęzi nie będzie co z nimi robić. Jak się słuchajcie, filmik komuś przydał, łapeczka w górę. Subskrypcję zapraszam do włączenia, będziecie coś tam wiedzieli bieżącego. No i do zobaczenia gdzieś tam w innym filmie.